Jak ekonomicznie ustawić pompę ciepła, jak oszczędzać na energii elektrycznej? Zapraszam na to nagranie. Z racji tego, że mam pompę ciepła, niejedną zainstalowaną w domu, mogę robić pewne eksperymenty. I ten film powstał tylko dlatego, że bardzo dużo osób do mnie dzwoni i mają naprawdę koszmarne ustawienia pomp ciepła i wtedy te pompy bardzo pracują nieekonomicznie. Zapraszam. Na przykładzie pompy ciepła Toshiba Estia pokażę, jak temperatura zasilania, wysokość temperatury zasilania czynnika grzewczego ma wpływ na zużycie energii. W pierwszym przypadku zrobimy tutaj, ustawimy 38 stopni na zasilaniu, a i zobaczymy, jak sprężarka pobiera prąd, jak chodzi, z iloma hercami pracuje, a później obniżymy temperaturę do 35 stopni i ponowimy ten wgląd w te parametry. Oczywiście warunki są bardzo podobne, zbliżone, co zobaczycie Państwo na filmie. 8:26, czyli pompa pracowała całą noc na ustawieniu 38 i zobaczmy teraz, jakie są parametry pracy tej pompy. 38 przepływ. Teraz tak, temperatura wychodzi 38, 35 wraca, 21 litrów przepływ. I co nas najbardziej interesuje, to jest zewnętrzna temperatura 0 stopnia, więc to są podobne parametry. 6,6 ampera obciążenie i 48 sprężarka. I teraz zróbmy taki eksperyment, że zejdźmy na 35 stopni zasilania. I wróćmy tutaj za godzinę. No i minęło więcej niż godzina, bo mamy 16:50, a więc po 8 godzinach pracy ta pompa ustabilizowała się, ta sprężarka już chodzi na podtrzymaniu, tak jak wcześniej tam było na 38 stopniach, tak teraz na 35. I zobaczmy parametry. Podgląd parametrów. Temperatura powrotu jest 33, temperatura zasilania 35 i przepływ 20,5 litra na minutę. Przypominam, że ta instalacja posiada bufor, także te przepływy tu są fajne, bo pompa zresztą je reguluje. Toshiba ma sterowanie prędkością pompy. I mamy tak, 37 Hz sprężarka i 5 A obciążenie. I to jest to, co chciałem Państwu pokazać jako na przykładzie żywym, czyli pompy ciepła, to co można zobaczyć w tabelach. Jeżeli obniżymy temperaturę zasilania czynnika grzewczego, to będziemy mieli realne, wymierne korzyści, czyli nasza pompa będzie zużywała mniej prądu. Nagrałem ten film dlatego, że zgłosił się do mnie człowiek, który ma ustawioną pompę na 55 stopni i przykręcone grzejniki na głowicach. I to jest podejście zgoła, to jest niefortunne podejście. Powinniśmy starać się ogrzewać dom najniższym czynnikiem, jaki jest możliwy. I można to uzyskać po prostu w prosty sposób, odkręcając wszystkie głowice, puszczając pompę na zadanym parametrze, zobaczyć, jeżeli nam jest dobrze, to tam, gdzie za ciepło, dopiero zamykamy głowicę. A nie, że stosujemy, idziemy wysoko z parametrem po to, żeby go później zdławić. Mam nadzieję, że wyjaśniłem tą jedną kwestię. Pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecone.